with the Resistance at the Silver Lake Trailer Park, but I've been in the dark ever since. There's no telling when the Lord will lift the burden of the wounded off my shoulders. Go to the Silver Lake Trailer Park and make sure that young man is safe and sound. We need to be open to forgiveness. If not, we're no better than the cult. Cześć, witajcie w piątym odcinku z gry Far Cry 5. God's glory can be seen in the Resistance. It's that unity, strength, and love across all. Okej. Ale mnie tu zastanawia, gdzie ta misja. Objawiciel? Nie. Ta misja się nazywała też nie skrzydłowy. Na jakieś jezioro. O, dokładnie tu. Silver Lake mówili. Że Silver Lake. O, Camping Silver Lake, to tu. A przy okazji możemy sobie tego psa nie ogarnąć. Ale bliżej będzie stąd. Szybka podróż. Dobrze, że wyzwoliliśmy Legion Dutcha. Teraz jeszcze wyzwolimy tego Jacoba Seeda. Już wiem, jakie będzie zakończenie. Jak go ten, więc spoko. Jak go powalimy. Szczerze mówiąc, spodziewałem się innego zakończenia. Mniej więcej w 11 odcinku. Go zabijemy. A, już z nim rozmawialiśmy. Ogólnie to sprawdzimy, czy mamy jeszcze jakieś misje, oprócz do dokończenia. Czyli tak, skrzydłowy, mamy misję, objawiciel, czyli właściwie do zrobienia mamy tylko dwie misje. Dwie misje, które rozpoczęliśmy, a teraz robimy jedną. Dobra, to na luzie. Nie ma serio tu nigdzie auta? A nie, był kład koło mnie. Najpierw to my pójdziemy do kłada. Dobra, kłada widzę, więc sobie zaznaczę miejsce docelowe. Co? Serio, można w dwie osoby na kładzie? Dobra. A zresztą. Oj no. I tu jest jeszcze morze. Znaczy woda. Ale to jednak trzeba przez ten most. Dobra, nie jest źle. I to jest chyba ta rzeka, do której wpadliśmy na początku gry. Nie wiem. To spoko. To pojedziemy tym. Nie. Ona to lepiej nie. Ona jedzie, jak sobie włączy pauzę. Znaczy mapę. Pewnie nie, ale. Ale sprawdzimy. Kombinezon raczej nie. Zwinne palce.
Nie, mnie tam jest potrzebny. Mnie tam to jest potrzebne, już mam 4, więc. To lepiej ja wsiądę ze stery, ok? Wysiadaj. Co? To będzie coś, czuję, że nie zła misja. Nie wiem. To jeszcze tu się roi od przeciwników. A poczekajcie, sprawdzę, czy to jest nadal ten teren, że tego. No to tak. Johna, bo ja chciałem najpierw Johna zabić, potem tą dziewczynę, bo jednak tak wyjdzie. A ich trzeba po cichu? Dobra, zdejmij go. Do kogo on strzela? W ogóle sorry, że tak cicho, ale 100% skupienie miało być. Broń uciekiniera. Po co mamy go bronić? Wow. Bo z tego to bym postrzelał i to chętnie. Go mam bronić? Serio? Joko to mi się rozpierducha. Chowaj do domu. A tutaj nikt nie atakuje? Nie, na razie nie. Ilu ich jest? Ono, chowaj się. Dobra, się trochę podleczyłem. O, ktoś tu jednak jest. Z tej strony biegnie. Dobra, mamy go. Thank you.
tej, dobra. O no. Co? Dlaczego nie mogę strzelać? Jak oni mi tu wbiją na chatę, to po nas. Ten typ tu idzie. Dobra. Zaniesiemy go do łodzi, ale tu są typy. Weź go zabij. Nasi, dobra, to jest nie trzeba kłócać. I tutaj też są wrogowie. O no. Coś tu będzie za dyma. Dobra, musimy je zanieść i im pomóc. Widzieli mnie, ratunku? Dobra. Szybko, bo mnie jeszcze zabiją. Dobra, zanieś uciekiniera, mamy uciekiniera zaniesionego. Kogo w bok misja skończona. Dobra. Mamy talenty. Ile? 14 talentów. Możemy futerał. I patrzcie, i teraz mamy 6. Czekamy na to, żeby mieć kolejną broń. Ja bym poczekał. Ja wolę mieć dużo broni. Oni już tu są. Co oni zrobili? Spierdzielać, spierdzielać. Użyj apteczki i ucieczka, i ucieczka. Co to tak się dziwnie świeci? To był chyba skrypt. To ta misja jednak jest trochę dłuższa niż myślałem. O co chodzi? O nie. Porwią nas. Not for us to judge. Deliver them onto the waters. The cleansing begins tonight.
No nie mówcie, że nas porwią. No to spoko. Teraz nas zabierze John Sepsit. Czyli już totalny ojczulek. Co teraz? Miejmy nadzieję, że nas nie porwią. If we just confess. If we confess right away, we'll be okay, right? No. You'll make it worse. Why? Because confession without pain isn't confession. You'll scream out your sin, and you'll wear it on your flesh before John. Peels it off of you. It's a beautiful thing. Fucking Peggy's. Wiedziałem, że ją uderzy po prostu. Jaka ta misja jest jakaś dziwna. Jak drga pad w niektórych momentach, to masakra. Nie wiem, pominąć to? Ja bym to pominął. To już chyba nie jest ważne. Ważne jest, co będziemy robić teraz po wydostaniu się stąd. Dokładnie. Myślę, że zabezpieczyć trzeba punkt kontrolny. Bum, lecimy na nich. Co, snajperzy na dachu, oh no. Mam teraz 3 bronie, no i dobrze. Oh!
O, tam leży nasz. Trzeba mu pomóc jak najszybciej. Reanimujmy go, dobra. A, tego księdza reanimujemy. Strzela ktoś do nas. Kłócamy. Skok. Co? A, tu jeszcze są... Strzały w głowę. Dobra, mamy kolejne te. Dwa punkty talentu. Co to tak? Nic nie widać. Co? Over here, deputy. Appreciate the help. I knew it meant trouble when we couldn't reach you. I'm glad the Lord pointed me in the right direction. We got you back, but there's still others that need our help. Cult's moving the rest of the prisoners up the road. Sorry, że tak cicho jestem, ale trochę skupienia, nie? Grab what you can and go save them. I'll call in some of our people. We're gonna need them if we're gonna pull this off. Długo trwała trochę ta misja, nie żeby coś. Merli Geeks, Merli. No to idziemy jej pomóc. I tu... Myli mnie się czasami kucanie właśnie z uderzaniem, bo w Fortnite jest kucanie na czym innym. Czekaj. Dobra, wyzwalamy. Wyzwalamy. Znajdź Merli. Ło, jaka tu jest rozluba. Oni są nasi raczej. Gdzie ten moździerz jest? To chyba trzeba przebiec po prostu. Dobra, biegniemy. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Dobra, żyjemy. Teraz dalej, ucieczka. Ucieczka, ucieczka. Ale błąd. W ogóle zmieniałem broń, a nie chciało mi przeładować. Nie wiem dlaczego. W ogóle ta misja trochę dziwna. Miejmy nadzieję, że od punktu uwolnienia ich będziemy iść. No, nawet dalej niż droga. No, właściwie to dobrze jest. Co? Oh no, już po nas, już po nas. Ugaś ogień.
No jak nic nie zdążę. Teraz tu nikogo nie ma akurat. Trzeba zdjąć tego moździerzystę. Nie żyje chyba, dokładnie. Maksymalne ammo, no i good. Przetrwaj do czasu ewakuacji, dobra. To my też będziemy obstrzeliwać most. Mniej więcej tutaj dałbym. Na most, szybko na most. Musi być w pułapce tutaj. I teraz tu. I tu. Dokładnie. Dobra, przetrwać tutaj tyle to jest easy. Gdzie oni są? O nie. Bo tu już ktoś jest. Żyj do czasu. No jedziesz, typie? Co my tu będziemy robić, mnie teraz zastanawia. Jak on tu normalnie kalkulator ma. W ogóle gdzie my będziemy wysiadać? Da się już teraz skapnąć. No to fajnie. Tu wysiadamy. Dobra. Przy okazji jak jeszcze będzie czas, to pójdziemy do Boomera go uratować. Ale raczej już nie będzie, bo ta misja trwała na serio długo. Jakby ktoś się chciał na serio poświęcić i ten kult zepsuć, to wystarczyłoby, żeby podszyć się i wtedy mieć broń, spotkać się z Josephem i go zabić, nie?
przechwyć cysterny kultu i dostarcz je. Ile punktów? Serio, brakuje nam jednego punkta, żeby mieć to. Trzeba pokonać porucznika. To jest zablokowane. Myślałem, że zablokowane, bo nie mamy tyle punktów. Ale tak sobie możemy... Pierwotne instynkty. Więc tak. Nie. Nie. Czarny rynek. Zdalne ładunki. To by się nawet przydało, ale na razie nie. Wzmocnienie zdrowia o jeden, duże łupy. Nie wiem, mnie by się wydawało, że to będzie dobre. I jeszcze coś za jeden, za dwa. Nie ma chyba czegoś takiego za dwa. Potem jest wzmocnienie zdrowia 2, potem jest wzmocnienie 3. A, to można cały czas ulepszać. No i spoko. Duch. No spoko. Ale to już praktycznie jesteśmy w dobrym miejscu. A nie, tu jest lotnisko, mam tam dotrzeć chyba. Ej, co serio? My mamy tu blisko kemping? Co to jest? A, to w kolejnym odcinku pójdziemy po boomera. Po boomera. Nie, 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 anuluj, mnie tu chodzi o to. No dobra, to ja już będę się z wami żegnał. Do kolejnego odcinka po prostu, bo tu więcej nie ma co mówić. Posesja do Spika. Bo jak misję ukończyliśmy, jeszcze sprawdzę ile misji, ale jeśli podobało wam się, to możecie zostawić łapkę w górę, suba. No i będzie spoko. Tu jest napis, jest. Nie będzie spoko, jak zostawicie suba, więc tak. Jedna, druga misja. Dwie misje. No to mamy dwie misje, nic się nie zmieniło. No bo tej nie liczę, bo to już jest coś trudnego. No dobra. Potem jak będziemy mieć czas, to możemy pójść tutaj. A który mamy poziom u niego? Poziom drugi. Są cztery poziomy, okej. Mnie teraz ciekawi jak region Fate, nie? Jak ją zabijemy. No ale dobra, to by było właściwie na tyle w tym odcinku. No więc widzimy się w kolejnych odcinkach i miejmy nadzieję, że niedługo wyzwolimy ten teren. Na razie jest mało, ale będzie coraz bliżej, dlatego że będę nie tylko robił misji, żeby stworzyć ruch oporu, ale też te poboczne, czyli przejmiemy sobie... W kolejnym odcinku zrobimy dwie misje. Jeśli nie będą długie, to zdążymy jeszcze, to zrobimy sobie jeszcze to. A jeśli będą długie, to jedną oczywiście, to przejmiemy sobie te tu rzeczy. A tak to tu nie ma nic do przejmowania chyba, nie? Znaczy porozwalam sobie to poza, te silosy, poza, ale to poza odcinkami. Tu w ogóle w środku, a nie odkryte, tu jest ta osoba. Mamy właściwie dwa silosy tylko do porozwalania, więc... To akurat na easy. No ale zostawcie lajka, suba, no i widzimy się w kolejnym odcinku ogólnie. Ale właściwie jeszcze chciałam zobaczyć jakie bronie. Można by było, no bo tak, mamy trzy sloty już. Właściwie mamy wypełnione dwa sloty, ale może jest jakaś super broń do kupienia. Głupie, że bronie odblokowują się dopiero po takim dłuższym etapie gry i chyba nie możemy ich na razie zobaczyć, jakie będą później. Ale w tamtym Far Cry było o wiele więcej broni, nie? A w tym, jak patrzyłem, to jest mało. No więc tu jest trochę minus, bo ja lubiłem różnorodność broni. I było ich o wiele więcej. Było dla tych, którzy lubią rozróbę, tych, którzy lubią bardziej cicho. Ale pewnie i tak większość z was grała w Far Cry'a, więc wiedzą o co chodzi. Handluj, dokładnie. Jeju, długa jeszcze?
Ubrania. Co? Można kupować ubrania? Nie widziałem tego wcześniej, źle czytałem. Chodziło mi tylko wtedy o broń, a tu jeszcze ubrania, to spoko. Zanim to się załaduje, to ja nie wiem, czy nie zrobię cięcia. Dobra, robię cięcie i po cięciu sprawdzimy broń. Dobra, jestem po cięciu. Jeszcze ma być wczytywanie, dobra. To było w poprzednim Far Cry'u, ale to raczej nie. Jak już to to byśmy sobie kupili i to. Ale gwinto, rurkę to ja miałem, ale wywaliłem, spoko. Plask. O, kij aluminiowy, to musi boleć. Kastety można, ja. To za trzeci poziom, to już niedługo. Ale mnie tu chodzi o to, bo to mamy o prestiżowe skórki. Ale to mi się właśnie nie podoba, ta prestiżowa skórka. Lunety, do tego, a można do tego. To tu można nieźle teraz ulepszać bronią, ale i tak to słabo. Nie, raczej z tego nie. Ale z tym na 100% zostanę do końca gry. Ale te czerwone to słabo, bynajmniej przy tej broni wygląda fajnie, ale przy tamtej nie. To mnie się podoba. Jest za 200. Ale najpierw sobie weźmy to. Złota skórka. Przejdź do aplikacji, żeby odblokować. Wytrwałe, wytarte. Dobra, to ja sobie wejdę do tej aplikacji i zobaczymy się zaraz. Ale najpierw sprawdzę, czy tutaj jest coś warte uwagi. To na pewno nie. Złota medalistka. To też nie. Ale nie, to jedyne co mi niesie to, więc ja to zaraz odblokuję. Spróbuję odblokować się oczywiście w sklepie, więc widzimy się po cięciu. Pokupywałem właśnie, odebrałem tam kilka rzeczy, pojawia wam się w prawym górnym rogu co odebrałem, ale a właściwie tylko jedno się pojawiło, odebrałem trzy, ale niestety, ale co, no musimy sobie jakieś wybrać tu, bo to jest niedostępne, trzeba się zalogować. Mnie się to podoba szczerze. Zwierzchała, nie. Nie, zielony mnie się nie podoba. To ja bym wziął to. Zostanie nam 200 na tą broń. A tu jest gdzieś ta fajna skórka. Dokładnie ta. No i dobra, mamy już jakieś skórki na broń. Nie. O, można kupywać te pieniądze do gry. Duży zestaw. Sztabki srebra. To ze sztabki też można kupywać, nie? No, lub 200 sztabek. I to spoko wychodzi, nie? Ale dobra, mamy coś do sprzedaży, no tą mapę. A, bo to ujawnia ciekawe miejsce, to lepiej nie usuwać tego. Nie aż tak. No dobra, to teraz już mogę się z wami pożegnać, więc jeśli chcecie kolejne odcinki, to mi piszcie w komentarzach, ale i tak będą, bo tak, ale czy wam się ogólnie podoba ta gra? Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć. Chciałem poczekać, aż ten typ skończy gadać, o tym chodziło, więc cześć.